Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego denley.pl. Najpierw zwycięstwo, potem porażka. Zdążyliśmy już zapomnieć o czwartkowym wygranym meczu z PGE Turowem Zgorzelec tutaj w CRS, bo w niedzielę właśnie w Zgorzelcu zdarzyła się przykra wpadka. Wracamy dziś do dwumeczu z najpoważniejszym kontrkandydatem do udziału w finałach Tauron Basket Ligi. Sprawdzamy też, jak mentalnie wygląda drużyna Mistrzów Polski przed kolejnymi dwoma bardzo ważnymi spotkaniami z Anwilem Włocławek i Treflem Sopot. Michał Szpak, to jest Time Out. Zapraszam. Po dwóch porażkach w tym sezonie z PGE Turowem drużyna Stelmetu stawała do meczu numer 3 pod delikatną presją. Trzeci z rzędu przegrany mecz mógłby zostać odebrany przez kibiców jako kompleks albo klątwa z Gorzelca. Na szczęście Stelmet tę negatywną miniserię wicemistrzów przerwał. 21 punktów i 8 asyst niezawodnego Łukasza Koszarka, 15 wracającego do lepszych dni Przemka Zamojskiego i 14 Vlado Dragicewicza dały mistrzom wyczekiwane zwycięstwo. Choć jak to w meczach z Turowem, nie było to zwycięstwo, które przyszło łatwo. Zgorzelec prowadził po pierwszej połowie 3 punktami, niemal do końca trzeciej kwarty był remis. Dopiero w jej końcówce Stelmet zaczął odjeżdżać dzięki 3 z rzędu rzutom Adama Chrycaniuka, który z 10 punktami i 10 zbiórkami zaliczył drugie w tym sezonie double-double. Dla mnie najważniejsze jest to, że wygraliśmy i że pomogłem zespołowi. Czasami jest double-double, czasami ciężko jest taki wynik zrobić, ale najważniejsze jest to, aby w każdym meczu wyjść i spróbować dać z siebie wszystko i pomóc zespołowi, i się cieszę, że dzisiaj udało nam się wygrać ten mecz. Wygrać udało się głównie dzięki świetnemu początkowi czwartej kwarty. 4-punktowe prowadzenie na jej początku Stelmet zamienił na 13 punktów przewagi na 3,5 minuty przed końcem. Finaliści ostatniego sezonu zbudowali jednak powrót i na 20 sekund przed końcem przegrywali już tylko 2. 2 z 4 rzutów wolnych Łukasza Koszarka dały Zielonej Górze 4 punkty więcej, ale faulowany przy rzucie za 3 Damian Kulik trafił pierwsze 2 i podszedł do trzeciej próby, licząc na odbicie się piłki od obręczy i szczęśliwą dobitkę, która dawałaby dogrywkę. Piłkę zebrał jednak Vlado Dragicewicz i dramat w CRS zakończył się zwycięstwem Stelmetu. Wreszcie wygraliśmy, no ale to początek chyba meczu z Turowem, bo jeszcze pewno będą 3 albo 4, nie? No 8 punktów mieliśmy pod koniec meczu, czy tam 12 nawet już w pewnym momencie. I znowu nerwową końcówkę sobie tutaj fundujemy. Wydaje mi się, że znowu błędy taktyczne chyba tutaj przeważają w naszym zespole. Najważniejsze zwycięstwo. Podobało się, aczkolwiek dlaczego tyle nerwów musimy my wszyscy kibice przez tą drużynę cierpieć na meczu? Prowadzą 13 punktami, albo prowadzą w końcówce 8-9, no to się nie rozgrywa tak jak tutaj. Prowadząc 4 punktami, nam rzut za 3 nie jest potrzebny, tylko dobra akcja. Turów ma 5 fauli, wchodzi któryś, albo rzuty, albo tam. No ale dobrze, że wygraliśmy, Turów jest mocną drużyną. W tym sezonie myślę, że chyba 2 najlepsze drużyny. Nie? Nic bym nie miał przeciwko temu, jakby to był finał wielki Turów i nas zastał. Także myślę, że będzie dobrze. Aczkolwiek muszą się jeszcze zgrać chyba. Mi się wydaje, że Ginarda powinni więcej wykorzystywać jeszcze. On jest szybki, powinni go bardziej jakoś komponować w ten zespół. Trener Uwalin podkreślał po meczu dobrą grę swojej drużyny w obronie. Narzekał jedynie na 3 ostatnie minuty, w czasie których jego zawodnicy zafundowali kibicom nerwową końcówkę. It was in some moment really fast, really tough. In some moment was a lot of turnovers everywhere, but it is a part of... Raz to był mecz bardzo szybki, raz bardzo ciężki, raz był taki moment, kiedy było dużo strat po obu stronach, ale to są właśnie nieodłączne elementy ciekawych meczów.
Trochę pętało nas to, jak bardzo chcieliśmy wygrać i w niektórych sytuacjach to było widać, szczególnie w ostatnich trzech minutach, gdzie, jak powiedziałem już moim zawodnikom, nie graliśmy w kosza, tylko czekaliśmy na koniec meczu. Pozwoliliśmy im w ten sposób się podnieść, ale tak czasem bywa. To zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. Wszystko, co pokazaliśmy do ostatnich trzech minut, było więcej niż dobre, a ja jestem zadowolony, szczególnie z tego, jak drużyna radziła sobie w obronie. Dla nas bardzo ważne było dzisiaj wygrać, nie tylko dlatego, że nie wygraliśmy jeszcze z Turowem, tylko bo to był mecz też o pierwsze miejsce, to moim zdaniem jest naszym największym celem. Naszym celem jest raczej nie, żeby pokonać Turów, tylko żeby wygrać. Więc to było ważne z tej strony, a poza tym to tak jak mówisz, statystyki indywidualne to nie najważniejsze. Wszyscy walczyliśmy naprawdę, moim zdaniem mecz był na bardzo wysokim poziomie, jak zawsze z Turowem. Co moim zdaniem jest dobrze dla kibiców, dla nas i cieszymy się dzisiaj wygranej, a statystyki nieważne. Turów gratulował Stelmetowi zwycięstwa, ale zapowiadał, że w niedzielę w Zgorzelcu będzie robił wszystko, by się zrewanżować. W trzeciej kwarcie zebrali parę piłek więcej z naszej deski, a my jeszcze popełniliśmy 8 strat. To za dużo, żeby walczyć na równym poziomie o zwycięstwo z taką drużyną jak Stelmet. Mimo to jestem zadowolony z tego, że pod koniec pokazaliśmy charakter i znaleźliśmy sposób i energię do tego, by wrócić do meczu, który w sumie przegraliśmy już wcześniej. To na pewno były dodatkowe emocje dla kibiców. To była dopiero taka pierwsza połowa. W niedzielę gramy znowu i zobaczymy, jak będzie w rewanżu. Przyjechaliśmy tutaj, żeby walczyć, żeby wygrać to spotkanie. To można powiedzieć, że było widać po pierwszej połowie, ale niestety pozwoliliśmy sobie na, tak jak trener powiedział, w drugiej połowie na zbyt dużą ilość strat, co spowodowało to, że Stelmet wyszedł na prowadzenie i trzymał ten wynik do końca. Chcieliśmy się jakoś wrócić do tej gry, no, ale niestety się nie udało i co, no, gramy dalej. No, za dwa dni mecz mamy, powiedzmy, rewanż i zobaczymy. No, musimy po prostu przeanalizować na spokojnie to spotkanie i przede wszystkim nie popełniać tyle strat, co powinniśmy w tym meczu. Na piątek sportowi dziennikarze z Zielonej Góry zostali zaproszeni na konferencję prasową prezydenta. Tematem był podział dotacji dla koszykarzy i żużlowców. Żaden z reporterów nie spodziewał się jednak takiego zwrotu akcji. To są duże, wielkie środki, które miasto przekazuje na ten cel, więc wierzę w to, że oba kluby to zrealizują i swoje deklaracje również dotrzymają. A tu mamy dla Państwa małą niespodziankę dzisiaj. Te zdjęcia pokazują, jak bardzo zaskoczeni byli operatorzy. So I know that lately our team's play hasn't always been up to your expectations and the expectations of the people here in Zielona Góra. So we would like to ask for your help to practice with us and become a player on our team. And with you as a player on our team, I think that it would be best for me to replace you here as mayor of Zielona Góra. Okay. This is the K from the city. Okay. It's great. Hello. And I graduated college with a degree in communications, so I believe that I have the skills that I need to be a great mayor of this city. So, if I could have the papers to sign, to do some work here today for the grants for the basketball team and the Speedway. Może pan prezydent najpierw powie, jak chodzi o lubienia. To już później indywidualnie, panie Jacku, okay. Także... Okej. Okay. Panie prezydencie, możemy iść, tak? Dziękujemy bardzo. Thank you very much. Prezydent Giniard liczy na to, że władzę nad miastem będzie sprawował dłużej. Mam nadzieję, że to nie ostatni mój dzień jako prezydent. Fajne doświadczenie, kupa zabawy. Chcemy, by miasto było świadome naszej wdzięczności za tę współpracę. Robimy też wszystko, by wykonać naszą część roboty i sprawić, że to miasto będzie z nas dumne. Jak podzieliłeś pieniądze?
Nie mogę za bardzo wchodzić w szczegóły tego podziału, ale każdy dostanie swoją sprawiedliwą część, której potrzebuje, żeby odnieść sukces. Gotowy na przyjęcie do zespołu byłego prezydenta? Pewnie, mam nadzieję, że jest gotowy. Trochę pogadaliśmy, pracuje nad sobą, a my zaciągniemy go do treningu. A nowy zawodnik z Telmetu już pracuje nad zagrywkami i strategią na następne mecze. Jaka strategia na najbliższy mecz? Właśnie. Musimy oszczędzać koszarka, bo de facto, jak zwróciliście uwagę, jest najczęściej chyba faulowanym zawodnikiem, więc trzeba go oszczędzać, bo jest potrzebny nam na finał, a nie na ten moment teraz. Tak, to znaczy, to kiedy pierwszy trening z zawodnikami? No, jak widać, za chwilę już piłka jest. Ja jestem już prawie przebrany, więc za chwilę będzie pierwszy trening. Taki lekki, bo wiadomo, że mecz był wczoraj, kolejny jest w niedzielę, więc dzisiaj będzie taki już, tak powiem, bardziej pomeczowy, bardziej gotowy. Treningi, kawały i niespodzianki to dalszy ciąg akcji koszykarskiego z Telmetu, w ramach której zawodnicy występują w rolach przedstawicieli innych zawodów. Markus dołączył m.in. do Craiga Brakinsa, Adama Chrycaniuka i Macieja Kucharka, którzy 2 tygodnie temu stali się nauczycielami. Leczenie ran, dosłownie i w przenośni, to było główne zadanie na poniedziałkowy wieczór, dzień po powrocie z przegranego 73-85 rewanżu w Zgorzelcu. No, na pewno jakaś tam złość sportowa, niedosyt, ale no cóż, życie toczy się dalej, trzeba się przygotować na środę, bo nie ma czasu rozpamiętywać, wiadomo, różne opinie się czyta, słyszy, ale myślę, że wszystko takie opinie na gorąco też nie są jakby obiektywne, ale to już nie jest moja sprawa, ja się staram skupiać i reszta zespołu na tym, żeby przygotować się do następnego meczu, bo dalej walczymy o pierwsze miejsce. Kamil poczytał fora internetowe w wolny poniedziałkowy poranek. Tak, no są ludzie, którzy no po prostu żywią się czymś takim. Ja nie będę się tutaj szczypał, bo czytam to. Czasami są to pierdoły takie, że się tego nie da czytać. Aczkolwiek tak mówię, każdy ma prawo do własnej opinii. Są też ludzie, którzy mądrze się wypowiadają, ale myślę, że tutaj wiadomo, każdy kibic i my mamy ambicje, to był mecz z Turowem, chcieliśmy go mocno wygrać, dlatego też równie dobrze takie, a nie inne opinie, ale myślę, że dużo spokoju nam jest mimo wszystko dalej potrzeba, bo myślę, że nie jest tak źle, a będzie tylko lepiej. Cele drużyny się nie zmieniły i mówi to każdy zawodnik tej drużyny, niezależnie od tego, ile czasu spędza na parkiecie. To przegrany nam zabolało, bo był dla nas to ważny mecz, ale co, życie toczy się dalej i przegraliśmy. Teraz jest, jak pan mówi, bardzo ważne mecze. Chcemy wygrać te 4 mecze do końca tych szóstek i spróbować jeszcze być w pierwszym miejscu i mam nadzieję, że będziemy. Zawodnicy twierdzą, że mecz ze Zgorzelcem został już w głowach wyzerowany, a teraz trzeba zrobić wszystko, by wygrać 4 ostatnie spotkania przed playoffami. No żałoby, o żadnej żałobie nie ma mowy, bo jeszcze kawałek sezonu zostało, to najważniejsza część przed nami, a tabela pokazuje, że jesteśmy na remis, także teraz wszystko w naszych rękach i zobaczymy, jak Turów będzie sobie radził, ma parę trudnych wyjazdów, a my mamy z kolei 3 chyba mecze w domu, 1 wyjazdowy, także no, nie mamy innego wyjścia, jak po prostu nadrobić i zakończyć tą rundę tak, jakbyśmy chcieli i walczyć o to pierwsze miejsce przed playoffami. Z ostatnich 4 meczów Stelmet 3 zagrał siebie na początek już jutro z Anwilem Włocławek, który wciąż walczy jeszcze o przewagę własnego parkietu w pierwszej rundzie playoffów. Grają bez żadnej presji, mają zawodników, co prawda może stracili trochę na braku tych podstawowych z początku sezonu, ale teraz inni są w składzie, którzy zaczęli decydować o sile zespołu i grają, wygrywają i nie są wcale słabą drużyną, także do każdego meczu trzeba naprawdę podejść skoncentrowanym i spróbować walczyć i nie mamy innego wyboru, jak po prostu zagrać bardzo dobre spotkanie i wygrać ten mecz. Na pewno im się teraz troszeczkę łatwiej gra, bo nie mają żadnej presji, swoje już zrobili. Więc jest to zespół, który przyjedzie tutaj grać na pełnym luzie i tylko co zrobią, to jest tylko dla nich na plus, więc czasami takie mecze są trudniejsze od tych, które gdzie się gra teoretycznie z lepszą drużyną, więc musimy być skupieni i oczywiście dać się wszystko, żeby wygrać. Sobota, Trefl Sopot, drużyna, z którą w Tauron Basket Lidze w tym sezonie w 3 meczach zagraliśmy 2 dogrywki. Nie boisz się, że wyjdziemy z hali po północy, że już będzie niedziela? Nie, mam nadzieję, że szybko wyjdziemy.
w regularnym czasie i no, tak samo, tutaj nie ma żadnej innej metody, trzeba wyjść i grać do końca meczu, żeby po prostu pokazać, zwłaszcza tutaj u nas, że to my tutaj rządzimy. Zespół musi się szybko podnieść po przegranej z Turowem, chociaż według władz klubu w perspektywie kalendarza sezonu ta porażka nie znaczy nic. Na pewno taka porażka, która boli, piecze, bo to jest tych takich najbardziej, że tak powiem, prestiżowych. Natomiast no, 4 dni temu wygraliśmy, w związku z tym to nie jest do końca tak, że jesteśmy gorsi. My jesteśmy raz gorsi, raz lepsi. Na tym właśnie polega piękno sportu. No ja nie wiem, to trochę mnie dziwi to, jak my szybko zapominamy, jak czas u nas w Zielonej Górze szybko płynie. My tam w zeszłym roku przegraliśmy z Rosą Radą wysoko, przepraszam, z Anwilem wysoko, z Rosą Radą, z Turowem i dzisiaj się mówi, że to był Dream Team w tamtym roku, więc ja myślę, że każda drużyna ma prawo wygrać, natomiast najważniejsze jest to, jak zakończą sezon. Janusz Jasiński zaleca spokój swoim zawodnikom i prosi o cierpliwość i doping kibiców. Wiele razy zawodnicy pokazali, że mają w sobie to coś i ja myślę, że trzeba im trochę zaufać. Tak? Nigdy w tamtym sezonie, pamiętam, było dużo narzekania, w tym sezonie nie było takiej huśtawki. Praktycznie prawie przez cały sezon jesteśmy albo na pierwszym, albo na drugim miejscu w tabeli. Ja powiem, że życzyłbym sobie, żeby tak było w przyszłym roku i naprawdę gorąco kibicom życzę, żeby tak było za 2 lata, bo jak się z tego snu obudzimy, budzik zadzwoni, to może się okaże, że znowu będziemy w pierwszej albo drugiej lidze, tak? Więc trochę trzeba spokoju. Nie wiadomo jeszcze, czy w meczach z Anwilem i Treflem Stelmet będzie wyższy i cięższy o Craiga Brakinca po urazie kolana. Kontuzjowany Craig trenuje na razie indywidualnie z Colem Hurstonem. Jest coraz lepiej. W tym tygodniu będę wiedział, kiedy dokładnie będę mógł wrócić. Musimy sprawdzić, na ile wytrzymałe i stabilne jest kolano, więc ten tydzień na pewno da odpowiedź na pytanie, kiedy wrócę. Czyli dzisiaj mamy trening, ale ty w nim nie bierzesz udziału, tak? Z zespołem nie, ale będę pracował z Colem. Będą jakieś ćwiczenia stabilizacyjne i będziemy sprawdzać, jak się będzie zachowywało kolano. To znaczy, że na ten moment nie ma żadnej pewnej informacji, że zagrasz albo nie zagrasz w środę albo w sobotę. Nie powiem teraz, ale jest taka możliwość. Mam nadzieję na środę, mam wielką nadzieję na sobotę, ale nie możemy sobie pozwolić na jakiś pośpiech, żeby nie wyskoczyła nam później z tego powodu jakaś poważniejsza kontuzja. 2 ważne mecze przed Stelmetem Zielona Góra na oba. Drużyna Michajlo Uwalina zbita w niedzielę przez Turów w Zgorzelcu potrzebuje gigantycznego wsparcia swoich kibiców. Mamy wejściówki oczywiście i na jedno, i na drugie spotkanie. Będziemy je losować wśród osób, które na naszym profilu na Facebooku pod linkiem do dzisiejszego odcinka Time Outu napiszą: jesteśmy z wami. Może być z wykrzyknikiem. Pierwsze bilety będziemy losowali w środę, a drugie w piątek, niemal 24 godziny przed meczem z Treflem Sopot. Robimy Time Out, ale tylko na tydzień. Widzimy się w przyszły wtorek. Do zobaczenia. Sportowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego denley.pl. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.